Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Szymon Malinowski. Właśnie, zajmuję się fizyką atmosfery, przede wszystkim chmurami. I pozwoliłem sobie dla Państwa zaprosić znakomitych gości, którzy zajmują się różnymi aspektami globalnego ocieplenia. Pani profesor Renata Romanowicz z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Hydrolog, specjalista od ekstremów hydrologicznych i różnych zdarzeń, które zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać w naszym środowisku, między innymi na tej rzece, która tam z tyłu za nami sobie płynie. Pani doktor habilitowana Katarzyna Safarzyńska, ekonomistka. Karolina, przepraszam, zawsze mylę Karolinę z Katarzyną, nie wiem dlaczego. Karolina Safarzyńska z naszego Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się ekonomią środowiskową i tym, jak te nasze problemy, które mamy ze światem rzeczywistym, a nie światem ekonomicznym, jednak uwzględnić w naszym życiu. I profesor Jan Marcin Węsławski z Instytutu Oceanologii PAN, polarnik, specjalista od biologii morskiej i biologii terenów polarnych, który ogląda na własne oczy, co dzieje się w miejscu, gdzie globalne ocieplenie przebiega najszybciej. I nasza debata będzie wyglądała w ten sposób, że na początku każdy z nas powie kilka czy kilkanaście zdań, kilka minut po prostu o tym, jakie aspekty globalnego ocieplenia go interesują, co robi, żeby to poznać, co nam doradza, co się dzieje, po prostu jak widzi to ze swojej perspektywy. Potem podyskutujemy troszeczkę, mieszając te perspektywy, zadając sobie różne pytania, a potem poprosimy Państwa, żeby Państwo włączyli się do dyskusji i zadawali nam różne pytania, wyrażali swoje poglądy. Liczymy na żywy udział Państwa. Myślę, że wieczór będzie ciekawy i interesujący. I ja na początku trzy zdania na temat globalnego ocieplenia. Muszę, przepraszam, włączyć swoje... Na tym pierwszym rysunku, a jeszcze chciałem powiedzieć, że mi prawie wszyscy, a liczę także, że pani profesor Safarzyńska także dołączy, jesteśmy związani z Zespołem Nauka o Klimacie i staramy się popularyzować wiedzę o mechanizmach klimatycznych i globalnym ociepleniu i różnych aspektach tego zjawiska. Jest to 22. Festiwal Nauki. Większość z nas jest z Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski nas gości. Ja może się pochwalę, że od pierwszego Festiwalu Nauki nie opuściłem jako, że tak powiem, prezenter czy pokazujący ani jednego festiwalu, więc mam jakby 22 lata za sobą doświadczeń i pierwszy raz tutaj występuję w takiej roli prowadzącego debatę główną, więc dla mnie to jest dosyć też ciekawe i ważne zdarzenie. I to, co Państwo widzą na tym wykresie z tyłu, to jest wykres tak zwanych anomalii temperatury. Anomalii, czyli odchyleń od pewnego arbitralnie wybranego poziomu sięgający roku 1850 i widzimy na nim, że szczególnie w ostatnich latach średnia temperatura naszej planety rośnie, prawda? I to zjawisko, które tutaj przedstawia ten wykres, to są różne serie temperatury przygotowywane przez różne ośrodki na podstawie częściowo tych samych, częściowo nieco innych danych pomiarowych. Widać, że te wszystkie wykresy są zgodne i widać, że Ziemia się ociepla. I od czasów Józefa Fouriera w zasadzie wiadomo, że jeżeli temperatura jakiegoś układu termodynamicznego rośnie, to rośnie jego energia wewnętrzna i tak naprawdę kwestia ocieplenia klimatu z punktu widzenia fizyka to jest kwestia tego, czy więcej energii dociera do systemu klimatycznego, czy jest z niego ucieka. Tak naprawdę czy więcej energii od Słońca dociera niż ucieka kosmos. W zasadzie z punktu widzenia podstaw fizyki sprawa jest banalnie prosta i znana od 200 lat. Natomiast szczegóły tego zjawiska są oczywiście niezwykle skomplikowane,
A ponieważ my jesteśmy tymi istotami, które żyją na powierzchni naszej planety, no to odczuwamy te wszystkie zmiany, to jest nasze środowisko i tego bardzo zależymy. No i teraz zmieniła się ta temperatura o 1 stopień, jak widzieliśmy. Czy to jest dużo, czy mało? Proszę sobie zdać sprawę, że maksimum ostatniej epoki lodowcowej, to znaczy tutaj 2 km lodu nad Warszawą, to jest planeta od 4 do 5 stopni chłodniejsza niż to, co mieliśmy w tym okresie odniesienia zerowym. Więc jeden stopień ocieplenia w tym kontekście to jest dosyć dużo. Teraz to, co Państwo tutaj widzą, to są tak zwane projekcje przy różnych założeniach dotyczących właśnie tej równowagi energetycznej. Te scenariusze, które tutaj Państwo widzą, takie są tajemnicze słowa RCP 2.6 do 8.5, to są Representative Concentration Pathways, ale 2.6 do 8.5 to są liczby w watach na metr kwadratowy, jak zmienią się strumienie energii w stosunku do tego stanu podstawowego na wierzchołku atmosfery. To jest to, co właśnie mówiłem o fizyce. I tutaj używamy już całej naszej wielkiej wiedzy przyrodniczej, matematycznej, fizycznej, żeby w rzeczywistości wirtualnej, jaką sobie robimy w postaci modelu klimatycznego, obliczyć, co stanie się, jeżeli wzrośnie koncentracja gazów cieplarnianych, która wpływa na ten bilans energetyczny. Jak Państwo widzą, czerwone, czyli to, które mówią, że bilans zmieni się bardzo, pokazują duży wzrost temperatury, symulacje niebieskie, te najmniejsze, w zasadzie już nieprawdopodobne, że znacznie mniej. To jest na najbliższe 30 lat. Tutaj widzą Państwo podobny wykres z ostatniego raportu IPCC, sięgający do roku 2300 z zakresem niepewności. Jeżeli Ziemia bardzo się zmieni, to te symulacje, które robimy, nie są bardzo pewne. Nie wiadomo, jaka będzie dokładnie odpowiedź systemu klimatycznego. Ta czerwona linia po środku, którą tutaj widzimy, to jest taka średnia typowa wartość symulacji. Zakres niepewności jest tym większy, im cieplejsza Ziemia będzie za te kilkadziesiąt czy kilkaset lat. I już ostatnie moje słowo, podobny slajd zobaczymy zaraz. To wszystko w kontekście historii geologicznej Ziemi, to jest skala temperatury sięgającej 500 milionów lat wstecz. Ten okres to jest 440 milionów lat, to jest okres 60 milionów lat, 5 milionów lat, miliona lat, ostatnich 20 tysięcy lat i to jest perspektywa na najbliższe 200 lat w przyszłość. To jest to zjawisko, o którym dzisiaj będziemy dyskutować i kwestia wzrostu temperatury, tak jak Państwo wiedzą, to jest jedna rzecz, natomiast jak to wszystko, co dzieje się na powierzchni Ziemi, odpowiada właśnie na te wymuszenia radiacyjne, jak my to fizycy mówimy, to dowiemy się od panelistów. Poproszę panią profesor Renatę Romanowicz, żeby trzy słowa powiedziała o tym, czego możemy się spodziewać, co wiemy o opadach, wodzie w rzekach. Witam wszystkich i bardzo się cieszę, że mam przyjemność być tutaj i móc rozmawiać, opowiedzieć Państwu o tym, czym się zajmuję. Również chciałam podziękować za zaproszenie na to spotkanie. Jak już tutaj profesor Malinowski wspomniał, jestem hydrologiem, to znaczy zajmuję się wodą. Nie będę hydraulikiem, nie jestem hydraulikiem, hydrologiem. Czyli interesuje mnie w szczególności, w jaki sposób ta zmiana temperatury, czyli globalne ocieplenie, będzie wpływało na wielkości ekstremalne przepływów na powierzchni Ziemi. Teraz wiadomo, że chciałam tu przedstawić może taki schemat, w jaki sposób możemy badać wpływ procesy zachodzące na powierzchni Ziemi, hydrologiczne. Głównie, znaczy
moim podejściem takim zasadniczym jest to, żeby traktować Ziemię jako system. System, który się składa z wielu, bardzo, bardzo wielu, nieskończenie wielu podsystemów, które są nawzajem ze sobą połączone. Tutaj ten obrazek, który pokazuje interakcję pomiędzy atmosferą i powierzchnią Ziemi, jak również zwracam uwagę na istnienie sprzężeń zwrotnych w systemie tych interakcji. To znaczy, będziemy mieli opad, który wytworzy się w atmosferze, będzie spadał na Ziemię i teraz w zależności od tego, w jaki sposób zostanie przeniesiony w cyklu hydrologicznym, będzie bardziej lub mniej zmieniał uwilgotnienie gleby i co za tym idzie, będzie wpływał z kolei na procesy parowania i to właśnie jest jakby takim skrótowym przedstawieniem tych skomplikowanych bardzo interakcji. Teraz, w związku z tak skomplikowanym systemem tego obiegu wody, te zmiany temperatury, czyli globalne ocieplenie, będzie działało równie w różnych rejonach globu. Tak więc wiemy, że w wyniku globalnego ocieplenia pewne rejony będą dostawały większe opady, na przykład cała północna obszar Europy Północnej będzie, projekcje wskazują na zwiększenie opadów tam, a natomiast południe Europy, te projekcje na południe Europy wskazują na osuszanie. To znaczy, że musimy się spodziewać, że zmiana klimatu będzie bardzo nierównomiernie rozłożona na powierzchni globu. I będą takie obszary właśnie, które będą bardziej narażone na zmiany, w których te zmiany będą bardziej widoczne i takie, które będą mniej widoczne. Ale takim generalnym jakby skutkiem ocieplenia w zakresie zjawisk hydrologicznych jest zwiększenie się zmienności. To znaczy spodziewamy się, że będzie więcej ekstremalnych, częściej będą występowały powodzie i częściej będą występowały susze. Tutaj dałam przykład, to jest susza Solina 2013 i powódź. Te zjawiska będą się nasilały, ale teraz pytanie jest, i to właśnie mnie interesuje, jak globalne zmiany będą, jak już wspomniałam, one będą różnie się, będą miały różne odzwierciedlenie w warunkach hydrologicznych, ale zwykle te badania są zwykle są prowadzone na dużych skalach przestrzennych. Teraz projekt, którym się właśnie skończył, projekt w latach 2014-2017, poświęcony był badaniu wpływu zmian klimatu na ekstrema hydrologiczne, ale w skali zlewni. To znaczy nie patrzymy na całe kontynenty, tylko patrzymy na konkretne zlewni, które w dodatku staraliśmy się, żeby były jak najbardziej naturalne, czyli chcieliśmy, żeby wpływ zmian powodowany z działalnością ludzką był jak najmniejszy. Teraz wyniki tego projektu wskazują na wielką różnorodność zmian, ale przede wszystkim wskazują na zmianę reżimu w niektórych zlewniach. Znaczy, oczywiście te zmiany będą zależały od położenia zlewni i od ich charakterystyki. Tak na przykład zlewnie, których reżim powodziowy jest oparty na topnieniu śniegu, w związku z zanikaniem tych
opadów śniegu w przyszłości, ten reżim będzie się zmieniał i będzie to prowadziło do zmiany sezonowości tych występowania tych opadów maksymalnych, jak również susz, okresów suszy. Teraz już tylko krótko chciałam, żeby dać takie przykłady, które, żeby bardziej lepiej uzmysłowić w jaki sposób żeśmy podchodzili w tym projekcie do badań, to te badania opierały się na symulacjach przepływu w zlewniach dla projekcji przyszłych opadów uzyskanych z tych modeli, o których tutaj profesor Malinowski wspomniał, modelów klimatycznych. I trzeba tutaj od razu powiedzieć, że ta niepewność, która jest związana z tymi projekcjami przyszłych wartości przepływów, jest bardzo duża. I specjalnie nie mówimy o nich, że to są predykcje, ale projekcje, ponieważ nie jesteśmy w stanie 100 lat naprzód powiedzieć, że na przykład w 2099 będzie suche lato albo będzie zimne lato. Tego typu czasowych predykcji nie jesteśmy w stanie udzielić. Możemy tylko powiedzieć, jakie będą trendy tych zmian. Dlatego trzeba o tym pamiętać i to jest w zasadzie no, chyba najważniejszy punkt w dyskusji nad zmianami klimatu. Tutaj pokazuję mapa jest jedna z map, pokazuje zmiany to jest zagrożenia powodziowego z powtarzalnością 10, 100 i 500 lat, a druga ta po prawej stronie pokazuje wyznaczanie łącznej niepewności przepływu w określonym czasie powtarzalności. Z tych, te wartości, jak widać, znaczy te różne kolory odpowiadają różnym źródłom niepewności, które żeśmy badali. Teraz, co można z tym zrobić? Znaczy, w jaki sposób, znaczy, jakby częścią tego projektu było również zasugerowanie jakby kroków naprzód, w jaki sposób można przeciwdziałać złym, znaczy negatywnym skutkom zmian klimatu i zwiększonej ilości powodzi i susz. I tutaj naszą taką propozycją oczywiście jest adaptacja i te procesy adaptacji muszą uwzględniać zarówno opracowanie, znaczy oszacowanie samego ryzyka, jak również muszą uwzględniać rozwój, przyszły rozwój społeczny, na przykład postępującą urbanizację zlewni i związane z tym zmiany przepływu, które się nakładają na zmiany związane z klimatem. I teraz właśnie to jest co chciałabym jeszcze pokazuję ten sam rysunek, który tu pokazywał profesor Malinowski o zmianach temperatury. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę szczególnie na to, że zmiany same sobie są znaczy nie tak ważne, jak ważna jest ich szybkość, czyli szybkość zmian jest najbardziej niepokojącym elementem obecnego ocieplenia. I tutaj widać na tym obrazku, że nie wiem, czy tu jestem w stanie pokazać, że po prawej stronie idziemy w linii pionowej praktycznie na tej skali. Czyli te szybkości zmian są bardzo, bardzo duże i w związku z tym te sprężenia zwrotne, które działają w ramach całego systemu ziemskiego, nie są, mogą, znaczy nie wiemy w jaki sposób one będą oddziaływać i możemy być w sytuacji, w której te zmiany doprowadzą do katastrof, których nie będziemy w stanie zapobiec. Także to jest to, co chciałam powiedzieć. Dziękuję. Teraz pani profesor Karolina Safarzyńska.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałam przedstawić dzisiaj perspektywę ekonomiczną, którą się zajmuję. Ekonomiści generalnie zadają dwa pytania. Które z naszych zachowań na poziomie mikro przyczyniają się do zmian klimatycznych? Oraz jakie są skutki zmian klimatycznych na poziomie makro? Jedno z pierwszych pytań, które profesor Malinowski nam przesłał, żebyśmy się zastanowili nad, przygotowując się do tej debaty, bardzo mi się spodobało. I to było pytanie, dlaczego zajmuje się globalnym ociepleniem? Czy ktoś z Państwa może wie, co jest po prawej stronie? Jeżeli ktoś by chciał zgadnąć, to też... Nie? Nikt nie chce spróbować? Ja... Tutaj słyszę? Słucham jeszcze raz? Wnętrze dużej sali. Tak, to jest poprawna odpowiedź. To jest taki podziemny korytarz w Tokio, który, kiedy są powodzie, on jak gdyby pochłania wodę. Ja nie znam technologicznego rozwiązania, on jest przepiękny, wygląda jak świątynia. Po drugiej stronie, po lewej stronie, to jest zdjęcie z Bangladeszu i widzimy tutaj skutki powodzi. Co się dzieje w Bangladeszu? Ludzie zabierają dzieci ze szkoły, ponieważ nie stać ich, żeby sobie poradzić z tymi skutkami, czyli skutkami zniszczeniami upraw. Dla mnie globalne ocieplenie jest problemem sprawiedliwości społecznej. Bogaty świat, jak widzimy, ma już różne rozwiązania, które nam pomaga, bo my, Polska też należy do krajów bogatszych, zapobiegać i skutkom klimatycznym i sobie radzić z ich negatywnymi konsekwencjami. Kraj rozwinięty nie bardzo. Gdzie widzimy najbardziej skutki globalnego ocieplenia? To właśnie będą te kraje najuboższe. Ekonomiści mają taki wskaźnik, który nazywamy społecznym kosztem emisji i on liczy jak gdyby i te szkody ekonomiczne, które ponosimy w wyniku zmian klimatycznych, a także społeczne. Społeczne to na przykład częstsze wojny, większa ilość rebelii, crime, czyli zbrodni, przepraszam. I co się teraz okazuje, że jeżeli widzimy na przykład Indie są na czerwono, to jest kraj, który będzie miał bardzo, bardzo wysokie szkody. Jak się je liczy? Czyli najpierw estymujemy albo przewidujemy wzrost gospodarczy, jaki byłby w tych krajach, gdyby nie było zmian klimatycznych, a później szacujemy różnicę pomiędzy tym, co oczekujemy, jak obniży się wzrost w wyniku tych zmian. No i kraje najuboższe oczywiście będą cierpieć najbardziej. Co nam grozi? To są bardzo realne problemy. Kraj najuboższy oczywiście będą cierpieć najbardziej, tylko że my dzisiaj, wydaje mi się, że nie do końca uświadamiamy sobie skalę zagrożeń. Tam nie będzie można żyć. To są takie obawy. Tam będzie tak gorąco, że spodziewamy się olbrzymich migracji, wojen o zasoby, które już się dzieją i oczywiście są spory ekonomiczne, na ile każdy stopień przyczynia się do zwiększenia prawdopodobieństwa wojny, ale wiemy, że tak się dzieje. Będą przerwy w dostawie prądu, nie będziemy mogli zbilansować elektryczności. Będziemy mieli zagrożenie głodem w gospodarkach rozwiniętych i to są te najgorsze scenariusze, jeżeli przekroczymy 2 stopnie Celsjusza, znaczy przyrost. Pytanie jest, z którym często się spotykam w mojej pracy czy w mojej dyscyplinie, czy możemy temu zapobiegać? Odpowiedź jest tak, mamy jeszcze szansę, bo nie wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy w tym punkcie, gdzie jest ten punkt, który jak przekroczymy, to już nigdy nie ma od niego odwrotu. To jest taki, nazywamy to bifurcation point, nie wiem po polsku. I teraz jest pytanie, co możemy zrobić? No, jest dużo rozwiązań makroekonomicznych. Możemy nakładać podatki, właśnie taki na przykład podatek od emisji cieplarnianych. Dlaczego go nie ma jeszcze? Proszę zobaczyć, że jak bardzo ciężko nam jest nałożyć podatek na paliwo, który by w pełni odzwierciedlał jego negatywne skutki paliwa na środowisko, on się po prostu, to budzi duży sprzeciw społeczny, ponieważ to przekłada się na nasze wydatki, to może prowadzić do ubóstwa, zawsze najubożsi mają największe problemy i to są bardzo ciężkie decyzje polityczne. To nie jest to, że my nie wiemy, co możemy zrobić, my po prostu musimy balansować bardzo dużo
celów i to nie są trudne, to są bardzo trudne decyzje. Generalnie mamy też taki podział na optymistów technologicznych, którzy uważają, że na pewno będzie dobrze, znajdziemy jakieś rozwiązanie, może to będzie OZE na masową skalę. Na razie jest to niemożliwe, ale może to się wydarzy. A druga część się pyta, czy musimy zmieniać nasze zachowania? Czy to, ile dzisiaj konsumujemy, nie jest przesadne? Czy to nie jest nadmierne, że chcemy konsumować ciągle i ciągle więcej? Tu są oczywiście spory, bo to też budzi bardzo duże obiekcje. Niektórzy mówią, że żeby zapobiegać zmianom klimatycznym, powinniśmy wrócić do konsumpcji z lat 70. Czy to jest dobra perspektywa? To zostawię Państwu to pytanie. Ja wierzę, że to, jak wygląda dzisiaj klimat, jest wynikiem decyzji 7 miliardów osób, które są podejmowane w każdym momencie. Jest bardzo też dużo takich trendów nowych w nauce czy w polityce. Mówimy o gospodarce zabiegu, obiegu zamkniętego, czyli żeby jak najwięcej używać odpadów do tworzenia nowych materiałów. Mówimy o ekonomii dzielenia się, o elektryfikacji transportu. To te wszystkie rozwiązania są bardzo ciekawe i one mają sens. Czy powinniśmy segregować odpady? Oczywiście tak. Czy powinniśmy zwiększać elektryfikację transportu? Oczywiście tak, ale są tego jak gdyby drugorzędne skutki. Jeżeli nie zwiększymy OZE, jeżeli energia nie będzie czysta, to będziemy zamieniać samochody na paliwo, samochodów na paliwo będziemy przechodzić na samochody na węgiel. To nie będzie dobre dla klimatu. Żeby też odpowiadać na pytanie, bo dużo osób mówi, nam naprawdę zrobiliśmy bardzo duży postęp, ograniczamy emisje w krajach na bogatych. Tak, ale tylko jeżeli patrzymy na te emisje z produkcji. Rzeczywiście mamy bardzo duży problem z tym, że emisja z konsumpcji w krajach bogatych wzrasta, a w tych uboższych, na przykład Chiny, rośnie ta z produkcji. I tutaj już przechodzę do mojego ostatniego takiego zdania. To jest gospodarka i zmiany klimatyczne to są bardzo trudne tematy. To jest system ze sobą powiązany bardzo trudnymi sprężeniami zwrotnymi pomiędzy właśnie społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem. I nie ma jednego prostego rozwiązania. Jest bardzo duża presja na naukowców, żeby powiedzieli, co mamy zrobić i że to będzie jedno rozwiązanie. Nie. To jest bardzo dużo i po stronie konsumentów i producentów, dużo wysiłku, żeby ograniczać emisje i on jest konieczny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Już widzieliśmy troszkę zagrożeń hydrologicznych, jak one wyglądają. Naświetlony mamy aspekt społeczny i ekonomiczny, a teraz trzy słowa przyrodnika. Co on zauważa i co on widzi w świecie żywym wokół nas. Pokażę parę obrazków z punktu widzenia człowieka zajmującego się morzem, a szczególnie biologią morza. To, co pierwsze Państwo widzą, tak wygląda w tej chwili okolica bieguna północnego latem. Raz, że ma to konsekwencje przyrodnicze, ale ma to też dziwne konsekwencje społeczno-gospodarcze, ponieważ w latach 90. Rosjanie, którzy otworzyli Arktykę dla również turystyki i dla przemysłu, zaczęli robić ogromny interes, wożąc bogatych biznesmenów na biegun północy, na wycieczki z tak zwanej stacji Borneo, która była na lodzie zakładana. I ten biznes parę lat temu się załamał, ponieważ ci biznesmeni nie chcą płacić za chodzenie w kaloszach po tych rozlewiskach. I to jest jeden z takich nieoczekiwanych skutków zmiany klimatu w Arktyce, które, jak pokazują zarówno wszystkie modele, jak i doświadczenie, to jest ten obszar, który zmienia się najszybciej. Ja od 40 lat jeżdżę do Arktyki i to jest obrazek pokazujący trochę dłuższy okres. Lodowiec w pobliżu polskiej stacji polarnej, który cofa się dość szybko, ale inne lodowce na Spitsbergenie cofają się w tempie około 500 metrów na rok, czyli po 10 latach to jest 5 kilometrów nowych obszarów odsłoniętych przez lodowce. I znowu konsekwencje tego są bardzo rozmaite. W skali całej Arktyki najistotniejszym zjawiskiem, które w tej chwili zaprząta uwagę, jest zanik tak zwanego wieloletniego lodu morskiego. To jest taki lód, który miał grubość powyżej 3 metrów.
W tej chwili co roku tworzy się zimą cienka pokrywa lodowa, która ma inne właściwości niż ta wieloletnia. I tu są projekcje, które pokazują, gdzie w roku 2100 mamy nadzieję, że utrzyma się ten wieloletni ciężki pak lodowy arktyczny, który kiedyś pokrywał cały ten ogromny obszar Arktyki. To jest związane między innymi ze zwierzętami, które potrzebują tego grubego lodu, nie są w stanie żyć na lodzie cienkim. Czyli dla niedźwiedzi polarnych zachowa się pewnie taka enklawa, ale w porównaniu z tym, co miały do dyspozycji parę lat temu, jest to niedużo. Od razu trzeba powiedzieć, że to ocieplenie w obszarze północnej półkuli bardzo różnie jest odbierane przez różne obszary geograficzne, przez różnych ludzi. I tu chciałem Państwu przypomnieć, może Państwo nie zdają sobie z tego sprawy na co dzień, że my żyjemy w niesłychanie uprzywilejowanym rejonie, w sensie ostatnich 10 tysięcy lat, ponieważ całe ciepło, które niesione jest przez Atlantyk, jako człowiek zajmujący się morzem uważam, że dla klimatu najważniejsze jest morze oczywiście, i to ciepło, które niesione jest przez Atlantyk z Zatoki Meksykańskiej, z prądem atlantyckim, z Golfstromem, jest niesymetrycznie przesunięte na naszą stronę Atlantyku. I tutaj wzdłuż Europy ogrzewa nam Europę Północną, wpływa w okolicy między Spitsbergenem i Grenlandią do Morza Arktycznego. I to jest 54. równoleżnik. Tu leży Gdańsk, ziemniaczane pola i słaba pszenica. I na tym samym równoleżniku jest Labrador, Fort Churchill, białe niedźwiedzie i tundra. Nie ma mowy o żadnym rolnictwie, ani żadnej cywilizacji opartej na rolnictwie. I nam się od natury należy 54. równoleżnik, czyli tundra i białe niedźwiedzie pod Gdańskiem. Dostaliśmy w prezencie to ocieplenie wynikające z wody atlantyckiej. No w tej chwili to ogrzewanie zupełnie inaczej będzie odbierane w Ameryce, będzie inaczej odbierane w Europie. Oczywiście są takie państwa, które, jak wspomniała pani Karolina, będą cierpiały znacznie więcej niż inne. To są prognozy konsekwencji roztapiania się czap lodowych wielkich w Arktyce i w Antarktyce. To jest już taka prognoza skrajna, 60-metrowe podwyższenie się poziomu morza, które w przeszłości miało miejsce, kiedy nie było lodowców, w okresie ociepleń międzylodowcowych. No fatalną sytuację będą mieli oczywiście Holendrzy i Belgowie. Polska będzie miała ciekawą linię brzegową, ale poza tym nic strasznego się nie dzieje. Natomiast konsekwencje dla małych oceanicznych państw leżących na Pacyfiku i Oceanie Indyjskim są makabryczne. I te słynne posiedzenie parlamentu na Malediwach, które się odbyło pod wodą, żeby pokazać, że będą musieli się ewakuować. Australia i Nowa Zelandia już zapowiedziała, że przyjmą tych uchodźców klimatycznych u siebie. Czyli to są te wielkie problemy, również przyrodnicze. Z tego, czym ja się zajmuję bezpośrednie konsekwencje zmiany klimatu, to jest między innymi to, że kiedy ogrzewała się półkula, kiedy oziębiała się najpierw półkula północna, północny Atlantyk, powstawały gatunki, które dzisiaj uznajemy za arktyczne. No, typowym, charyzmatycznym gatunkiem jest niedźwiedź polarny, który jest bardzo blisko spokrewniony ze swoim bezpośrednim przodkiem, czyli z gryzlim. I teraz one po paru tysiącach lat spotkały się znowu. I powstają takie pokraczne mieszańce, które nazywają się pizli albo grolar, od polar i gryzli. I one przypominają taką przerośniętego misia pandę, taką jakby krowę łaciatą, co oznacza, że te gatunki niedawno w toku ewolucji się rozdzieliły, teraz zaczynają się znowu mieszać. No będziemy mieli pewnie do czynienia z wieloma innymi przykładami, kiedy gatunki zaczynają po prostu się z sobą stykać ponownie. Inna konsekwencja uniwersalna zmiany ocieplenia klimatu w Arktyce to jest przyspieszenie przy wyższych temperaturach rozwoju bezkręgowców i gatunki zaczynają się kurczyć. W zimnej wodzie one rosły powoli, żyły wiele lat. Mieliśmy do czynienia z dużymi organizmami, które miały dużą ilość zapasowych materiałów tłuszczowych, wielki kryl, duże skorupiaki. W tej chwili ten sam gatunek w ciepłej wodzie, tu obserwowaliśmy te kiełże arktyczne. Im cieplejsza woda, tym szybciej rosną, tym są mniejsze. Jakby nic złego się nie dzieje, ale mamy do czynienia z zupełną przebudową całej sieci troficznej. Zamiast dużych, tłustych kąsków mamy mnóstwo dietetycznych, drobnych organizmów. Tak jak wspomniałem, jedni będą zadowoleni, inni będą mocno rozczarowani. Zdecydowanie zadowoleni są rybacy w północnej Europie. Ogromne ilości, ogromna biomasa ryb popłynęła z południa na północ. Dorsz ponad 1000 kilometrów przekroczył jakby swój dotychczasowy obszar występowania pod Spitsbergenem. Daleko na północ od Spitsbergenów są w tej chwili fantastyczne łowiska dorsza, rekordowe połowy na Morzu Barenca, na Morzu Karskim, śledź z południa, makrela. Za nimi popłynęły orki, popłynęły rybożerne wieloryby, takie jak humbaki. I dla rybaków jest to raj. Łososie również mają w tej chwili znakomity okres. No fatalne wiadomości dla tych wszystkich zwierząt, które były
związane z lodem morskim dla fok przybrzeżnych, takich jak foki obrączkowane, dla niedźwiedzi polarnych, dla ptaków, które były związane z tym dużym, tłustym pokarmem. Także jedni tracą, drudzy zyskują. No i na koniec taka uwaga, że jeśli ktoś z Państwa lubi lód, to trzeba z niego szybko korzystać. Myśmy ostatnio próbowali zrobić taką wycieczkę pod tytułem Ostatni lód na Bałtyku, który zawsze się trzymał na Zatoce Botnickiej. I z kolegami z Finlandii i Szwecji chodziliśmy po Zatoce Botnickiej z Finlandii do Szwecji i z powrotem. To się niestety skończyło. W tej chwili ten lód zamiast utrzymywać się przez 3 miesiące, utrzymuje się przez kilka tygodni i byle silniejszy sztorm jest go w stanie połamać. Także trzeba doceniać taką rzadką okazję, kiedy widzimy lód. To tyle tytułem wstępu. Dobrze, to trzy słowa, o czym każdy nas się zajmuje, co widzi w tym globalnym ociepleniu. I teraz ja może spróbuję zacząć dyskusję. Renato, powiedziałaś o adaptacji. Tak, i o granicach tej adaptacji. Pytanie jest takie. Do czego i jak szybko się adaptować? Czy możesz na to w 3 słowach? Bardzo proszę, pani profesor Romanowicz. Pytanie najpierw, kto będzie się adaptował? No powiedzmy Warszawa do, i okolice do powodzi na Wiśle i możliwych suszy i braku wody w wodociągach. Kiedy, co, jak? No więc to jest to dosyć trudne pytanie, muszę powiedzieć, bo jeżeli chodzi o powodzie, no to inne rodzaje mamy adaptacji do powodzi i tutaj no coś takiego na przykład jak ruchome bariery są bardzo dobre. Również bardzo, ja uważam, że bardzo byłyby właściwe poldery, tak zwane release polders po angielsku, przepraszam, to są, znaczy, że pewne obszary są zalewane specjalnie po to, żeby znaczy małe straty, zgadzam się na małe straty, żeby nie pozwolić na duże straty. No ale są to oczywiście te, no czy ja tu z punktu widzenia hydrologa mówię o tym, co możemy zrobić, żeby pomóc na przykład Warszawie, która jest no, w sytuacji powodziowej. Jeszcze taka sytuacja nawet się zdarzyła, że w czasie powodzi w 2010 roku została przetrzymana fala w zbiorniku, znaczy po prostu został zbiornik Zegrzyński został jakby napełniony, żeby zmniejszyć szczyt fali i to się udało. Więc tutaj tego typu metody oczywiście wymagają bardzo dobrych prognoz, więc tutaj ja bym optowała za obserwacjami, modelowaniem, obserwacjami oczywiście na bieżąco, tak żeby można było tego typu metody stosować. Jeżeli chodzi o suszę, to tutaj już bardzo trudno jest znaleźć jakieś metodę tego typu no jakby bieżącego radzenia sobie z problemem. Bo tutaj trzeba by było raczej zastosować metody już bardziej no, strukturalne i inwestycje wprowadzać odpowiednie takie, żeby na przykład no, wydaje mi się, że no, jedną z metod jest na radzenie sobie z małą wodą jest przerzuty są wody, ale no, w Polsce to jest to dosyć złe rozwiązanie, ponieważ nie mamy skąd przerzucać. Więc tutaj te bezpośrednie problemy, znaczy w wypadku akurat niskiej wody na Wiśle, to po pierwsze no, największym problemem jest tutaj elektrownia oczywiście i to, że musi być elektrownia zamknięta, czy nie ma prądu. No w takich sytuacjach są przerzuty energii, znaczy trzeba po prostu zorganizować infrastrukturę, która by pozwoliła na przerzuty energii. Także to są takie doraźne metody, które można by stosować. Oczywiście nie mówię tu o długoterminowych
metodach, które też można by było z uwzględnieniem ekonomicznych jakby no, atrybutów stosować pod warunkiem, że można by było taką opracować taką strategię, która by pozwoliła na odpowiednie ekonomiczne działania. Dziękuję bardzo. Czyli krótko mówiąc, adaptacja tak, ale do pewnego stopnia. Oczywiście. No tutaj tu musimy mieć tego pełną świadomość. A jak na to patrzą ekonomiści? Adaptacja czy mitygacja? Czy w ogóle ten dylemat występuje i jak go, że tak powiem, postrzegają ekonomiści? Czy są jakieś szkoły na ten temat? Znaczy, pamiętam, kiedy się zaczęłam zajmować tym tematem, nigdy nie mogłam zrozumieć, co znaczy adaptacja, a co znaczy mitygacja. Są to takie pojęcia, które politycy używają bardzo często i nie tłumaczą, jakie akcje, jakie rzeczywiste strategie za tym stoją. Więc to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy są jakieś spory? Nie. Wszyscy uważają, że i powinniśmy się adaptować do zmian klimatycznych, czyli jeżeli mamy już negatywne skutki, no to szukamy po prostu rozwiązania, a mitygacja oznacza zapobieganie. Czyli jakie mamy tutaj rozwiązania? No na pewno OZE. I co jeszcze? I to jest pytanie. Słucham? Co to jest OZE? Odnawialne źródła energii. Bardzo trudno jest szacować na przykład nasz potencjał adaptacyjny do zmian klimatycznych, bo to nie są tylko fizyczne jak gdyby zabezpieczenia, które możemy robić w materiale stałym, czy żeby chronić przyrodę, ale my też musimy się dostosowywać na przykład jeżeli chodzi o rynek pracy. Znowu w krajach bogatych, w których ja też zaliczam Polskę, nie będziemy tego tak odczuwać, ale jeżeli idziemy do tych najbiedniejszych krajów, no to tam jest tak gorąco, że na przykład zmienia się produktywność pracy. My na razie nie jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, jakiego rodzaju to są zmiany, ale one też będą wpływały na potencjał adaptacyjny i na też w przyszłości na mitygację. Przepraszam, że nie mogę udzielić takich konkretnych odpowiedzi, ale bo ich po prostu nie ma, nie możemy ich tak wyliczyć i podać. No właśnie tutaj mamy pewien problem. A jak świat przyrody reaguje na te zmiany? Do czego może się dostosować, a do czego taki świat przyrody, jaki teraz znamy, się na pewno nie dostosuje? Tutaj są dwie sprawy. Po pierwsze, przyroda jest tak ogromnie zróżnicowana i plastyczna, że przyroda się dostosuje do każdej sytuacji jako przyroda. I na przykład znany dylemat taki, że martwimy się spadkiem różnorodności biologicznej na świecie w wielu miejscach. Akurat w Arktyce ta różnorodność rośnie w tej chwili, to bardzo szybko, właśnie dzięki ociepleniu, dzięki importowi gatunków z południa. Co nie znaczy, że to jest dobre zjawisko, po prostu tak jest. Tutaj podstawowa sprawa z tym, co można robić, to jest taka, że po pierwsze nie walczyć z przyrodą. I o ile trzeba oczywiście robić wszystko, co się da, żeby ograniczyć emisję, żeby spowolnić te nadchodzące zmiany, to nie powinniśmy wykonywać nerwowych ruchów. Tutaj typowa sytuacja, którą znam dobrze, dotyczy właśnie rybaków. I o ile rybacy z północy Norwegii są, jak wspomniałem, zachwyceni, że jest dużo dorsza, to rybacy z Bałtyku są przerażeni, że dorsz znika. Dorsz znika, bo Bałtyk się błyskawicznie ociepla, a dorsz jest rybą zimnowodną i Bałtyku jest mu coraz trudniej się rozmnażać, coraz gorsze ma dla siebie warunki. No i tutaj jest bardzo proste, jakby rozsądne postępowanie, przestawić się na inny gatunek ryb. W tej chwili w Bałtyku znakomicie rozmnażają się drobne pelagiczne ryby, takie jak szprotki. Trzeba łowić szprota i śledzia i zapomnieć powoli o dorszu. Tymczasem dominuje ta tradycja, że dziadek łowił dorsza, ojciec łowił dorsza, ja też muszę łowić dorsza, a jeśli go nie ma, to trzeba natychmiast do kogoś mieć pretensje, na przykład do Unii Europejskiej, że zabrania łowić dorsza, bo go jest coraz mniej. Więc tutaj moja główna refleksja jest taka, że po pierwsze nie walczyć z przyrodą.
Już wszyscy wiemy, że w zasadzie, tak jak tu jesteśmy zgodni, przedstawiciele bardzo różnych nauk, widzimy, że Ziemia się ociepla. Każdy z nas widzi efekty tego ocieplenia, czy to są nauki społeczne, czy to są obserwacje przyrody, czy to jest kwestia takiej inżynierii, prawda, bo to zajmuje się hydrologią, ale bardzo blisko inżynierii, która no, może nam pomóc, no w sensie, nie w sensie projektowania konkretnych rozwiązań, ale w sensie po prostu drogi, w którą mamy po prostu pójść. Może tak jeszcze jeden taki punkt bardzo ważny, bo tutaj mówiliśmy o strategiach różnych, więc właśnie jednym z takich rozwiązań, które no nie są to może rozwiązania inżynierskie, ale rozwiązania, które są potrzebne do adaptacji i radzenia sobie ze zmianami, to jest przegląd, przygotowanie różnych strategii i opracowywanie i ta praca przygotowania tej strategii, jeżeli chcemy wziąć pod uwagę dostatecznie dużo czynników, które są związane, znaczy interakcji, na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę ekologię, problemy socjalne, rozwój ekonomiczny, na przykład rozwój, urbanistykę i tak dalej, to samo już wskazuje, że nie jest to proste, nie ma czegoś takiego jak proste inżynierskie rozwiązanie, ponieważ zbyt dużo różnych czynników trzeba wziąć pod uwagę. Ale takie metody już są stosowane. Chciałam powiedzieć, że to już się dzieje i to wiąże się z budową po prostu modeli matematycznych, które jakby robią tak zwany screening, czyli przegląd różnych, absolutnie różnych możliwości, również takich typu administracyjnego, żeby wybrać te, które dają najlepsze wyniki. Także to jest to jedno z tych rozwiązań. Czy mogę coś dodać? Tak, proszę adwokat. Tak, jasne, bo rozmawiamy. To brzmi tak bardzo cudownie, że możemy rozwiązać wszystkie problemy za pomocą modeli matematycznych, ale jest jeden fundamentalny problem, że jak budujemy te modele, to zazwyczaj mamy coś z tyłu głowy i to są jakieś założenia, które my robimy, co jest dobre dla społeczeństwa. I tu nie wszyscy się zgadzamy, więc jak gdyby bardzo często modele na przykład ekonomiczne biorą założenie, że wzrost gospodarczy jest bezwarunkowo dobry i powinniśmy go maksymalizować. Kiedy zajmujemy się zmianami klimatycznymi, no, ten wzrost też sprawia, że mamy zmiany klimatyczne. I to, na ile jesteśmy w stanie zrezygnować ze wzrostu, już jest taką decyzją trochę moralną. I dlatego są bardzo duże dyskusje, jaką wagę powinniśmy przykładać na przykład do uboższych społeczeństw, czy nawet w naszym społeczeństwie do przyszłych pokoleń. To jest jedno. Jeszcze chciałam się odnieść do pana wypowiedzi, że mamy takie bardzo duże dyskusje w ekonomii pomiędzy ekonomistami ekologicznymi, którzy uważają, że powinniśmy wszystkie gatunki, jakie są, chronić. A ekonomistami środowiskowymi, którzy mówią, no powinniśmy patrzeć, jakie te ryby dają wartości dla ludzi, na przykład rybaków różnych grup społecznych i chronić te, które maksymalizują, powiedzmy, zyski pewnych podgrup. Ja trochę upraszczam to, żeby tylko przybliżyć debaty, jakie mamy. To jeszcze dodam dwa słowa, bo oczywiście istnieje pokusa rozwiązań technologicznych. Jest tak zwana geoinżynieria i są najrozmaitsze, długi katalog różnych pomysłów, jak można sobie poprawić sytuację zmieniającego się klimatu. Począwszy od tego, żeby malować wszystkie dachy na biało, wtedy więcej będzie odbijało się promieni słonecznych i będzie albedo większe, mniej się będzie ogrzewała powierzchnia Ziemi. Skończywszy na systemach wiatraków umieszczonych na morzu, które będą odpowiednio aerozol wyrzucały, czyli drobinki soli morskiej z morza i tworzyły chmury, które będą ochładzały i tak dalej. Kłopot polega na tym, że my bardzo słabo znamy funkcjonowanie bardzo skomplikowanego ekosystemu globalnego. I o ile pewne zjawiska na poziomie tej najprostszej fizyki dadzą się przedstawić algorytmami, o tyle w tym momencie, kiedy przechodzimy na skalę globalną, choćby prognoz meteorologicznych. Każdy z nas świetnie wie, jak się sprawdzają prognozy meteorologiczne przy najlepszej wiedzy i najlepszej możliwej obudowie, w sensie ilości stacji obserwacyjnych. To są strasznie skomplikowane systemy.
Przykładem takiej spektakularnej klęski w tej mitygacji i zmianach klimatu, czy próbie zatrzymania zmiany klimatu, było odkrycie z lat 90. niemieckie Wiktora Smetaczka, to jest taki wybitny badacz morza, który stwierdził, że Ocean Południowy, czyli ogromny przestrzeń oceanu, ma za mało żelaza. I tam, jak się doda trochę żelaza, to wówczas glony jednokomórkowe, które bardzo słabo tam kwitną, będą gwałtownie kwitły, czyli będą się gwałtownie rozwijać, następnie będą tonąć na dużych głębokościach, ściągając ogromne ilości dwutlenku węgla. To miała być pompa biologiczna, która odeschnie z atmosfery nadmiar dwutlenku węgla. W ten program zaangażowały się z ogromnym entuzjazmem Indie i Chiny, ponieważ chciały w ten sposób jakby zredukować swój dług emisyjny. Zrobiono kilka eksperymentów, z których się okazało, że na papierze to świetnie wyglądało i w modelu, natomiast w praktyce to nawożenie żelazem doprowadziło do rozwinięcia tzw. pętli mikrobiologicznej, powstania niesłychanie skomplikowanych, zupełnie nowych układów mikroorganizmów żyjących na powierzchni wody. Wcale to nie chciało tonąć, wcale nie chciało usuwać z atmosfery dwutlenku węgla. Wręcz przeciwnie, okazało się, że to jeszcze bardziej intensywnie produkuje nowy dwutlenek węgla w sposób, którego nikt wcześniej nie przewidział. Więc przyroda nas może zaskoczyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszam jutro.